Hej, ziomanko, wam z tej strony Mister Lukas. No, Lukasek, możecie mówić do mnie jak chcecie. Ja jestem po to, żeby być do was przyjaźnie nastawionym. Ja, jako vloger, staram się nie naciskać na warstwy społeczne, a mianowicie na tych, co mnie oglądają. To znaczy, czasem jest tak, że no po prostu denerwujecie mnie, no i tak już wychodzi, ale nie chcę tutaj owijać w bawełnę, prawda, nie chcę tutaj nawiązywać do was tematu, bo chcę nawiązać temat głównie do szkolnictwa dzisiaj. Aha, chcę coś powiedzieć jeszcze przed omówieniem tematu. Chcę, żebyście komentowali każdy mój filmik, chcę, żebyście pokazali, że jesteście aktywni na tym kanale, bo jeżeli tego nie ma, no to niestety, no kanał pójdzie się jebać i prawdopodobnie otworzę jakiś nowy kanał, gdzie zdobędę większe uznanie. No i tak już będzie niestety, jak tak dalej będzie, bo muszę wam powiedzieć jedno, że nie, to mnie nie denerwuje. To mnie nie denerwuje, tylko pokazujecie wtedy, to znaczy, dajecie łapkę w górę, prawda? 10 osób dała łapkę w górę, dwie osoby napisały dlaczego. I to mnie denerwuje jedno, że ludzie dając łapkę w górę nawet nie napiszą za co, nie napiszą co no po prostu za co. A ci tak samo jest z łapkami w dół. Oczekuję od was tego, żebyście nawet chcę, żebyście dawali łapkę w dół, bo ja kocham hejterów, kocham was hejterzy, bo przez to mam większą mobilizację i mogę właśnie nagrać takiego vloga tak jak teraz. I mam taką większą mobilizację dzięki temu. Tak samo przy łapkach w górę, jestem tak wam wdzięczny za to. No i za to, że jesteście oczywiście, wyświetlenia, w ogóle kocham was. Kocham was i hejterzy, i nie hejterzy, i tak dalej. Tak by the way, jeżeli się będziecie chcieli takie Q&A małe, dlaczego moja ręka jest w bandażu, a to dlatego, że kot mi podrapał rękę. Tak, tak. Także jeżeli chodzi o te już komentarze, prawda, o te łapki w górę, o te łapki w dół, denerwuje mnie to właśnie, że dajecie łapkę w górę i nie wiem za co. I nie widać tej aktywności, widać tylko tą aktywność pomiędzy łapkami w górę, a łapkami w dół. Większość moich filmików teraz będzie i tak łapek w dół, a to dlatego, że ten kanał jest kontrowersyjny i większość osób, którzy mnie oglądają, czyli wy, nie godzicie się na to i dajecie łapkę w dół i idziecie sobie w pizdu. No ale dlaczego? Jeżeli was nie interesuje taki temat, no to po prostu nie wchodźcie w taki content, tylko szukajcie sobie pod wasz content, prawda? Nie wszystko, co jest napisane bądź powiedziane, musi być tak, jak musi być tak dokładnie. Tak samo jest z telewizją, kochani. Chcę wam teraz tutaj uświadomić to, że no po prostu możecie być czasem rozczarowani, czasem filmikiem, czasem takim filmikiem zatytułowanym How to Basic, prawda? Ktoś napisał sobie How to Basic, zarobił milion wyświetleń i ma, prawda? I ma, jakby wam to powiedzieć, ale no zastanówcie się, kochani, jak chcecie pokazać swoją społeczność, prawda, swoją aktywność na tym YouTubie, bo to głównie na tym polega, żeby sobie komentować też filmiki, żeby, prawda, no to pokażcie to jakoś, a nie dajecie łapkę w dół i nie wiem za co nawet. To jest troszeczkę frustrujące, ale też immobilizujący, tak jak już mówiłem. Jeżeli ci się spodobał ten kanał, dość kontrowersyjne te tematy, które poruszam, koniecznie zasubskrybuj ten kanał, będziesz na bieżąco, będziesz wiedział, kiedy wrzucam następny vlog. Co mogę ci powiedzieć, że każdy następny vlog będzie w każdej wolnej chwili, jaką będę miał, a nawet w piątek równo po 16, 15 minut po 16 jest vlog,
takie jakby vlog oraz w dni takie wolne, tak jak teraz, dzisiaj wypuściłem. Także ja się z wami teraz, ja się teraz z tobą żegnam, mój drogi widzu. Z tej strony był Lukasek, papa. Pa.